ma. Widziałeś albo i też nie, wszystkie skiny w Fortnite mają taką samą wysokość. No musi tak być, żeby gra była sprawiedliwa. Jeżeli jakiś skin okazałby się niższy, wtedy ludzie by go kupowali, żeby wiadomo mieć mniejszą powierzchnię ciała i w efekcie byłoby trudniej w ciebie trafić. I w dniu dzisiejszym postanowiłem, że zmierzę, ile dokładnie wysokości ma taki skin w Fortnite Battle Royale. Ja jestem Mikołaj i zapraszam do oglądania tego filmu. Lecimy. Na samym wstępie warto powiedzieć, że zarówno schody, jak i ściany mają dokładnie taką samą wysokość w Fortnite. Okej, a więc cały eksperyment zacząłem od wbudowania tej płaskiej platformy tutaj. Następnie wbudowałem równo 50 schodów, czyli zużyłem na to 500 materiałów. Wiadomo, idąc i budując te schody, oddaliłem się nieco od mojej platformy, w związku też i z czym postanowiłem wrócić dokładnie to nad nią. Później skoczyłem z tej wysokiej platformy na tą małą i zobaczyłem, że spadłem właśnie to z tylu metrów. I dzięki temu wyszło mi, że wysokość ściany to jest 3,84 metra. Co zresztą kiedyś zostało potwierdzone przez jakiegoś tam pracownika Epic Games, ale dobra, wolałem się upewnić. Ziomuś, kończę napisane dole w komentarzu eksperymenty, za to przypnę serce, zostaw łapę w górę, mega ważne, i wbijaj na kanał w sobotę, dzisiaj jest sobota, wbijaj na kanał we wtorek, wtedy nowy film, a teraz wracajmy do filmu. Jak chcę edytować ścianę, dzieje się ona na takie 9 fragmentów. Wiecie, tych takich 9 przycisków, które naciśniemy w odpowiedniej kombinacji, to wtedy możemy edytować tą naszą ścianę. Widzimy tutaj też taka pozioma kreska, która jest idealnie w połowie tej to właśnie ściany, a ja stojąc przy niej jestem troszeczkę pod nią. W związku też i z czym połowa tej ściany to jest 1,92 metra, a jeżeli jestem troszeczkę poniżej, no to mogę mieć tak 1,85 metra. Także po tych wszystkich moich obliczeniach mogę powiedzieć, że postać w Fortnite ma około 1,85 m wzrostu. Należy to wziąć plus minus 3 cm, gdyż dokładnie tego się chyba jednak nie da określić. No musielibyśmy chyba coś pokombinować w plikach gry, albo napisać od razu do Epic Games, by nam podali informacje. W mojej opinii zrobiłem to maksymalnie dokładnie jak się dało, a tam 2 czy 3 cm, no to chyba jakieś wielkiej różnicy nie dają, a jest to i tak odcinek ciekawostkowo-informacyjny, więc no jakiś tam mały margines błędu myślę, że może być. Tak czy siak, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że taka ciekawostka wam się podobała i że udało mi się was zaciekawić. Jeżeli macie jeszcze to jakieś pomysły na inne filmy, piszcie koniecznie na dole w komentarzu. Pamiętajcie, co napisać, by dostać serce, i wbijajcie na kanał we wtorek. Wtedy nowy film. Dzień na zaglądanie, trzymajcie się, piona, hej!